No i ten. Nie wiadomo, czy szaman będzie, ale załóżmy, że będzie. Jest czy nie ma? Witam wszystkich. Przed Wigilią nie prawie, chociaż już Wigilia u szamana była. Dwa dni temu, czy kiedy tam. Wczoraj obchodziliśmy potrójną ważną datę przesilenia roku po końcu świata, który się nie nastąpił, no i jeszcze kończyła nam się fala słońca, a dziś mamy następną falę wędrowca. Czerwony magnetyczny wędrowiec wstąpił dzisiaj, czyli dziś znajduję drogę wyjścia z codziennej szarości. Celem mojego życia jest wolność. Dziś odrywam się od tradycji i przymusów ideologicznych, religijnych, towarzyskich, jakichkolwiek, mój szaman dodaje. Dziś nie realizuję cudzych programów, lecz wprowadzam w życie własne pomysły. Szukam nowych możliwości, nie powielam błędów przeszłości. Dziś nie liczą się żadne autorytety. Można tak powiedzieć, że ta pierwsza kin fali wędrowca, czyli siły wolności, no jakoś się wpisuje jak najbardziej w tą przestrzeń naszą i te wszystkie wydarzenia, również wczorajsze. Ciekawy jestem, jak tam je odbieraliście. Może niektórzy się podzielą z czasem i napiszą coś na temat swoich wrażeń. Być może tam nie do końca było to technicznie, ale w zasadzie no, było tak, jak miało być. Jak umożliwia to, że tak powiem, elektronika i tak, jak można to było zrobić, jak to typu wczorajszej jaskini, oddziaływać na przestrzeń przez przestrzeń, taką właśnie magiczną wtyczką, trochę szamańską. Ale to było już wczoraj, więc z tym wczorajszym ostatnim kinem fali słońca, żółtym kosmicznym człowiekiem, to odeszło, a dziś mamy właśnie falę wędrowca. Najlepszy czas, aby stać się wolnym człowiekiem. Myślę, że to wczorajsze nasze działanie, już tak podsumowując, właśnie je wpisały się bardzo dobrze w to wszystko i wspierały mocno i przestrzeń, i istoty, które no, jeśli czuły, to starały się w jakiś sposób z tego skorzystać. Mój, nie lubi szaman tego słowa jakoś dziwnie, no ale niech będzie. Fala wędrowca niesie wolność i niezależność. Problemy, które mogą się w tej fali wyłonić, podpowiadają, kiedy sami blokujemy swój potencjał. W pewien sposób na samym początku, można powiedzieć, przede dniu fali wędrowca, no, przestrzeń starała się to wszystko, co w pewien sposób na tym potencjale, który jest związany z tymi możliwościami, które się przejawiają na przestrzeni, a które no, wpisują się w nasze, w naszą taką indywidualną przestrzeń, bo póki jeszcze tej jedności na większych fraktalach nie do końca jesteśmy w stanie z niej skorzystać, no to staramy się korzystać tutaj, czy wykorzystywać, może to lepiej brzmi, to przez swoje pole, w swojej, można powiedzieć, że lokalnej
rzeczywistości, z czasem, kiedy świadomość jest coraz większa, zrozumienie coraz głębsze. No, głębia przejawienia i głębia czucia i głębia zrozumienia, które mają, można powiedzieć, swoją przejawioną, swój przejawiony potencjał w przestrzeni serca, wypełniają, można powiedzieć, coraz wyższe możliwości przejawiania się. Tak bym to określił. I na dziś tylko rzucam tak te takie właśnie rozkminki na przestrzeń. Myślę, że za jakiś czas do nich szaman wróci i będzie je troszeczkę rozmontowywał na mniejsze kawałki. Ale na to jeszcze będzie czas. To, co właśnie dzisiaj ten pierwszy kin niesie, związane z tym, że to jest najwyższy czas, żeby już nie realizować cudzych programów, słuchajcie, a nie do końca, nie do końca przejawia się świadomość, w jaki sposób może nie tyle unikać realizacji cudzych programów, ale nie do końca macie, czy ludzie mają świadomość, jak przestrzeń, w której żyjemy, jest pełna właśnie takich pułapek, które wkręcają nas wręcz w cudze programy. W zasadzie cały matrix, w którym żyjemy, jest tak skonstruowany i tworzy ciągle udoskonalenia w takim podstawowym programie, jak wkręcić nas właśnie jako użyteczne takie tryby, które będą właśnie jego nakręcały, a jednocześnie, kiedy stajemy się takimi trybami, które nakręcają właśnie te nie własne pomysły, no to tracimy siłą rzeczy kontakt głębszy ze sobą. Na początku, z czasem nie tylko głębszy, ale czasami już jakikolwiek. No i już w zasadzie nic innego nam nie pozostaje, jak tylko korzystać z coraz prostszych algorytmów. Nie mówię tutaj o Was, ale mówię bardzo ogólnie. Coraz prostszych algorytmów, które służą temu Matrixowi. No i tak życie ludzi upływa na tym, w pewien sposób, czy może nie w pewien, tylko szybko przemija, bezrefleksyjnie i bez, w pewien sposób takiego, jak to szaman nazywa trochę metaforycznie, urobku dla świadomości. A słuchajcie, te pułapki są coraz doskonalsze. Już tutaj nie będę ich wymieniał i mówił o tym, bo do tego ciągle wracam, ale właśnie w pewien sposób skupienie się na tym, co w rzeczywistości wyłania się z naszego pola, w pewien sposób samoistnie już, ale do tego, nawet jak nasze przełączenie już będzie pełne, nawet jak będziemy mieć w miarę jakąś bezpieczną przestrzeń dla siebie, to mimo wszystko będzie przez jakiś czas wymagało od nas olbrzymiej uważności,
żeby te wszystkie mechanizmy, które funkcjonują de facto w nas jako takie fraktalne odbicie tych mechanizmów, które funkcjonują w Matrixie, no bo póki co każdy z was wychował się w tak programowanym społeczeństwie, wychowali go w tym społeczeństwie programowani rodzice, nauczyciele, wychowawcy, ludzie, którzy no, mają ten sam w pewien sposób narzucony trochę odgórnie, bo nie jest to wybór ludzi swobodny i świadomy, tylko jest to no, odgórnie narzucona w pewien sposób prawidłowość, która z czasem staje się częścią wewnętrznej rzeczywistości, tak oczywistą, że wręcz się z nią utożsamiamy i kompletnie nie jesteśmy w stanie poczuć nawet, że jest to kompletnie, że to kompletnie nie my, że to są kompletnie nie nasze treści. No i teraz myślę, że będzie taki czas, kiedy będzie to dość łatwo oddzielić z różnych powodów, również z powodów takich właśnie, że troszeczkę tych śmieci przynajmniej u niektórych wypadło, a może powiem, że nawet nie troszeczkę, całkiem sporej ilości. I one jeszcze w sposób taki metaforyczny, trochę jak takie echo, jak to szaman często mówi, mogą się zamanifestować po to, żebyśmy nie mieli z tym tylko kontaktu takiego, jak to wczoraj jakiś wpis na czasie, paranormalnego, ale żeby pewne wartości przenieść do świadomości, bo to nam da, można powiedzieć, też narzędzia użyteczne w przyszłości, może nawet nie w stosunku do siebie, bo kiedy to przepracujemy, być może one dla nas samych nie będą potrzebne, ale być może jeszcze inne istoty obok nas będą potrzebowały pomocy i być może to właśnie wy będziecie w pewien sposób zobligowani, albo przynajmniej będziecie mieć potencjał na to, żeby stać się tymi, którzy w jakiś sposób ich wspomogą. Oczywiście, jeśli w jakiś sposób zostaną o to poproszone, bo tam, gdzie taka prośba nie płynie, to nie polecam być zbawcą świata i zbawicielem dla innych. No, ale o tym też nieraz mówiłem i nie będę już tego przypominał, bo to jest tylko czasami no, takie troszeczkę mielenie młynkiem, w którym już nie ma ziarna i z tego, co tylko żarna się zużywają i potem, kiedy nagle pojawi się ziarno, to już mąki z tego nie będzie, bo żarna będą zmielone. I mąka się też już po tym nie zmieli. To oczywiście taka metafora trochę mechanicystyczna, ale no zwracania na to uwagi nigdy za wiele, bo można powiedzieć, że ten program takiej właśnie trochę bycia zbawicielem też w sposób taki bardzo przemyślny jest wprogramowany w taki, no, bym nawet powiedział, podstawowy konstrukt Matrixa, bo on jest po części wpisany w egregoryczne religijne treści, które potem są wykorzystywane przez różnych najróżniejszych manipulatorów i kontrolerów tego Matrixa, głównie na poziomie polityki, ale również na poziomie korporacyjnym, czyli każdy gdzieś tam w jakiś sposób w zależnościach różnych takich właśnie służbowych jest. Obojętnie czy to duża firma, mała firma, czy urząd, czy własna firma, czy praca czasami we własnym ogródku, to te treści w jakiś sposób się przejawiają, ponieważ no, one mają taką specyfikę, że potrafią być wkręcone i nałożone na czasami zupełnie nie treści,
których nie można z tym powiązać. Także nie jest to takie proste, bezpośrednie przełożenie. No i tak właśnie, nie będzie się szaman dzisiaj rozpędzał, bo to wczoraj był ten taki dzień, kiedy przynajmniej można dłużej nadawać. Może w święta będzie taka opcja, żeby zrobić jeszcze może jakąś przy okazji dłuższą audycję. Zobaczymy, czy szaman będzie poparcie na przestrzeni jakiś czuł. Bo teraz jeszcze no, mamy taki czas, można tak powiedzieć, jak ktoś czuł głębiej pewne rzeczy wczoraj w trakcie no, tej specyficznej audycji, to powiem tak, jeszcze przynajmniej 3 dni, czyli wtedy, kiedy mamy to najsłabsze pole magnetyczne i to tworzy bardzo specyficzną, można powiedzieć, atmosferę i otoczkę i możliwość do działania w naszym polu, w naszej biosferze, no to głębiej można w pewien sposób z tych treści, które tam no, w taki nie do końca konwencjonalny sposób są przekazane i nie tylko przekazane, ale w pewien sposób stymulują przestrzeń skorzystać. Ale to już mówię tylko tak informacyjnie. Oczywiście to jeszcze przez jakiś dłuższy czas, prawdopodobnie do wiosennego przesilenia, będzie taki mocno aktywny aktywna możliwość, dopóki przestrzeń się nie nasyci, można powiedzieć, pewnymi możliwościami, to szaman i tak będzie robił dalej w różny sposób, niekoniecznie już musi być o tym info w audycji. No i cóż, moi mili, widzę, że Awe się pojawił, no to pozdrowienia tam na za ocean, znowu czat zdominowany został, widzę, przez Awe. No, to w takim razie, słuchajcie, życzę wam no, nie wkręcania się, chociaż już chyba większość wykorzystała tą sobotę i pewno dzisiaj, nie wiem, bo tutaj w Kazimierzu tego nie postrzegałem, ten dzień na świąteczny czy przedświąteczny zakupowy obłęd, więc już jutro może większość z was będzie mieć spokój. No i będzie mogła ten czas niekoniecznie jakoś matrixowo świątecznie, bo to takie już stały się chyba święta bardzo matrixowe, bardzo komercyjne, czy w zasadzie, nie wiem, trzeba chyba by jeszcze inne słowo wymyślić, bo już coraz mniej religijne czy kościelne. Natomiast no, jest to święto handlowe głównie, przynajmniej szaman tak to postrzega i trwa ono no, w dość specyficznym, jak nieraz powtarzam, okresie, kiedy powinniśmy naszą aktywność i naszą energię spożytkować na zupełnie co innego, to marnujemy ją na łapanie okazji. No i nie, oczywiście nie mówię tego o was, choć jak się ktoś poczuwa, no to może się powinien głębiej zastanowić, że być może też się w to wkręcił trochę. No, tak, ta konkluzja myślę, że na koniec jest dobra. Życzę wam dobrej nocy. No i do usłyszenia jutro. Pewno gdzieś tam szaman zauważy, że miała być audycja, by dziś jakby go przestrzeń nie stymulowała i nie popukała, to by nawet chyba zapomniał. Jakieś takie pobudzenie w tej czerwonej kali wędrowca o tej godzinie. Trzymaj ta się. Dobranoc.